Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Third Age Total War na submodzie Divide and Conquer. Nagrywamy kolejny odcinek. W ostatnim ponieśliśmy drobne straty, naprawdę drobne. I oblegamy teraz tę wioskę Bregos. Bregos powinno paść moim zdaniem za niedługo. Tutaj jeszcze kolejna niewielka armijka klanów z Endwaith. Tu mamy schwytaną pułapkę całkiem pokaźne siły, które powinny się wykrwawić, a następnie zostać przeze mnie pokonane w bitwie. Dosyłamy cały czas posiłki kolejne, które powinny już w następnej turze przybić do brzegów. Bardzo dobrze, że to sobie tą armię podeślę pod oblężenie, więc jak będę oblegał dwiema armiami, bo powinienem zdążyć w sumie ją podesłać do oblężenia tego. Jak będę oblegał dwiema pełnymi armiami, to może nawet padną bez bitwy. Dobra, tutaj wszędzie się coś buduje. Ale ta miejscowość jest boostowana, ale te miejscowości dwie są pobustowane, wydają łącznie po 4000 dochodu. O mój Boże, jak one są pobustowane. Tu moja kultura rośnie, bo mam 33 kultury elfickiej, więc jest bardzo dobrze, jest wręcz świetnie. Niedługo będę miał też dwa sloty rekrutacyjne, to mi się blisko frontu bardzo przyda. Mój dyplomata, gdzie mój dyplomata? Mój dyplomata niech idzie dalej. O, myślę, że tak, za dwie tury powinien dotrzeć tam, gdzie ma dotrzeć, czyli do naszych krewniaków z Leśnej Puszczy. Zawrzemy z nimi prawa handlowe oraz coś na kształt sojuszu. Dobra. Cicho z tą muzyką, nie chcę tego wczoraj przerodzenia tur, bo YouTube się wścieknie i mnie powieszą za jajca na najbliższym drzewie. Cicho, dobra, no cóż, klany Endway na razie przegrywają bitwę, ale cieszę się, że zachował się sensownie w ostatniej bitwie. A, no to ja mam nawet lepszy, kurde, pomysł, ponieważ za pomocą tej dosłanej armii skoszę te posiłki. O, dobrze, idzie w sobie stąd. Bardzo dobrze. Nie chcę cię tutaj widzieć. Akyf, ty satanie. Irygacja tu się wybudowała. Wręcz cudownie. Co mi da rynek? Jak wiele mi da? Da mi wystarczająco dużo, bym był zadowolony. A nie chcę na razie tych budynków drogich budować, bo ja mam dość dużą armię i nie chciałbym spaść tutaj poniżej 10 tysięcy, bo to już by było smutne. To już było marnotrawstwo. Tu mam prawie pełną armię, w każdym razie mam wystarczająco dużo elfów, żeby skosić ten oto tutaj oddziałek za dwie tury. Akurat, bo ja za dwie tury też to padnie. Albo opuszczę oblężenie, wykoszę to badziewie, oto tutaj i wrócę do oblężenia. No bo w sumie czemu nie? Będę miał więcej czasu na doprowadzenie sobie posiłków, więc dlaczego by nie? Dlaczego by tak nie zrobić? Heaven Master Sindarin the Champion. Ale ma epicką nazwę, mój generał. The Champion. Bo po prostu nie chcę walczyć tutaj z dwiema siłami, z dwoma potężnymi armiami naraz.
i mam bardzo ładne, płaskie pole bitwy. Wręcz idealne do manewrowania. Dobra. Moi doświadczeni łucznicy, prosimy naprzód. Prosimy tym razem bezpalimowe, bo poprzednio potraciłem nieco konnicy, bo się nabiła na moje własne pale. A manewrowanie konnicą jest niezwykle istotne w kontekście zwycięstwa w bitwie, czyli wjeżdżanie na tył i tak dalej, nieważne czy to są elfy, czy nie elfy, czy jakakolwiek inna armia. Wy tutaj. Na obu działach mam srebrne doświadczenie, więc to będą idealni kandydaci do przetrenowania później. Do tego, by ich odesłać i przetrenować. Zacznijmy bitwę. Mój wróg jest na wzgórzu. I czy mój wróg zamierza z tego wzgórza zleść? Czy je tam skampił i tam po prostu będzie siedział? Dobra, spróbujemy go skłonić do zejścia. A mianowicie. O, tutaj chciałbym stoczyć bitwę. Przyśpieszmy sobie i obserwujmy. Ale się rozlało. Kurde, skuteczność moich łuków będzie ograniczona. To jest niefajne. Ale mam nadzieję, że to jest tylko burza, która szybko przejdzie. Bo jak nie, to będę, kurczę, bardzo smutny, bardzo zły, że tak leje. Bo jak wiecie, warunki pogodowe wpływają negatywnie na skuteczność strzał, więc. W każdym razie rozwalimy sobie ten badziewny mini oddział, a następnie znowu będziemy oblegać. Dociągniemy sobie jeszcze posiłki. I będziemy oblegać w dwie armie tą miejscowość, jako że on tam zgromadził znaczne siły. On znaczy mój wróg. Zwolennicy Saurona. Ten manewr był głupi. Najzwyczajniej w świecie, ale dzięki temu odkryliśmy sobie pozycję wroga. Dobra, wpada w stopniu zdecydowanie mniejszym. Moi łucznicy kochani dalej nie raczą mieć zasięgu. Elfy to powinny szyć z łuków w odległości kilometra. Znaczy tak robią leśne elfy, ponieważ one mają naprawdę wykoksany zasięg na podstawowych. Mają tę umiejętność long range missiles. A natomiast zwykli łucznicy elficcy. Oj, 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 kiepsko, kiepsko, kiepsko. A czemu wy macie płonące strzały? Kazałem wam mieć płonące strzały? Dobra, ci są już broken. Ci prawie. Tych będziemy starać się prowokować. Za pomocą łuków. Nie wiem, czy mi się uda ich sprowokować do natarcia na mnie. Tych mieczników. Albo podciągniemy nasz oddział jeszcze trochę do przodu. W ten sposób, na speedzie. Znaczy na speedzie moje oddziały, a nie na speedzie gra sama, więc. Gro zwolni, moje oddziały przyśpiesz. Teraz powinniście mieć dobry zasięg.
pauzę, chcę wam wydać cele do ataku. Dobra, ty możecie rozpocząć koncert. Wyczeń. I czy tym razem inteligencja też będzie zbugowana, sztuczna? I wróg da się wystrzelać? Jeśli tak, to bardzo dobrze. Na części misji inteligencja sztuczna się buguje. Nie wiem, czy to jest wada najnowszej wersji tego moda, czy co. Na ostatniej bitwie pamiętam, że było dobrze. A teraz mam jakieś dziwne krasze, nie krasze i tak dalej. Przyśpiewmy sobie zatem i obserwujmy. Jak moi łucznicy dokonują na wrogu brutalnej masakracji. Stracił trzecią część wojska. Czyż by się wycofywał? Dobra, przyśpiewmy sobie wobec tego. Gra nie mam już przyśpieszoną. 17 za 750. Bardzo dobra wymiana. Jeszcze... Kurde, jeśli będę miał jakiś jeńców, to ich wyrwnę. Ten oddziałek powinien uciec w te pędy, gdzie pieprz rośnie. Dobra, z tej pozycji mogę zaatakować zarówno ten oddział, który jeśli zaatakuje go w nocy, to nie otrzyma posiłków. W związku z tym, żeby zupełnie go dobić, a następnie zacząć oblegać tę miejscowość. Taki jest mój cel, taki jest mój... Czemu jest 5 do 4, jak dałem nocny atak? Dobra, wyłączę nocny atak. Włączę. O, teraz jest dobrze. Teraz mam 5 do 1. Zapiszmy sobie grę, żeby nam się, na wypadek, gdyby nam się coś chciało skrasować. I stoczmy sobie bitwę na mapie bitewnej. Oczywiście atak nocą będzie atakiem trollerskim. Za dnia, no bo jak żeby inaczej, znowu będę chciał wystrzelać wroga. No bo jak żeby inaczej. To są elfy, a elfy lubią strzelać z łuku. Elfy w ten sposób koszą przeciwnika. Ale będę miał, kurde, te podstawowe oddziały doświadczone po tej kampanii. Dosłownie tak doświadczony, że bardziej się nie da. Rozstawmy was sobie w moim standardowym, ulubionym szyku. Czyli... Centrum mojej armii będą włócznicy, moi falangiści. Co prawda to nie przypomina falangi, powinni mieć moim zdaniem włócznie jeszcze bardziej długie, czyli powinni mieć perka very long spears. Wy byli fajnym oddziałem, ale i tak dają radę. Tu miecznicy, tutaj jeszcze dwa oddziały mieczników przewrócę na tą flankę. Konnicę dam tutaj. Generała tutaj. Zobaczymy, gdzie jest wróg i co planuje. Wróg jest tutaj i co on chce zrobić? Czy chce rzucić się na mnie w faleńce i farwy?
Nie chce. Zatem przyjdziemy do niego. Prawda, chłopcy, że przyjdziemy? Przyjdziemy do naszego wroga. Spuścić mu łomot. Jak to możliwe, że oni mają zasięg, a ja nie mam zasięgu? Dobra, mam zasięg. Zaraz im wszystkim zmienię strzały na te. Na zwyczajne, tylko pierw wystrawcie ten oddział konnicy. Bo ogniste strzały mają to do siebie, że dają debuffa do morale strasznego. I ten oddział zaraz będzie spanikowany. Już jest wstrząśnięty. I zaraz właśnie z powodu ognistych strzał ten oddział spanikuje. O, widzicie? Czemu ten oddział nie panikuje? Powinien spanikować. Nie wiem. W każdym razie pójdźmy parę kroków do przodu. Na speedzie tym razem, bo jesteśmy blisko wroga, więc... Proszę, nie bradzieżmy, tylko się ruszajmy. Po prostu chcę, żeby cała jego armia, tak zwana, była w zasięgu moich łuków. Wszystkich moich łuczników uprasza się o wyłączenie ognistych strzał i zamianę ich na normalne. I póki wróg się nie rusza, przyśpieszmy to. A nie, rusza się, posyła. Do przodu oddział tych. Dobra, przyśpieszmy to, bo moim zdaniem, kurczę, ta bitwa jest nieco bez sensu. Wróg znowu nie umie się zachować. Stracił już. Większość swoich sił. Dobra, pozwólmy tym oddziałom uciec. 31 za 880. Ta armia powinna już umrzeć moim zdaniem. Wróg znowu zachował się bezsensownie, ale przynajmniej raz jeden zachował się sensownie. Czyżby rokowało to jakąkolwiek nadzieję na poprawę? Nie wiem, ale mam nadzieję, że tak. Nie ma już tu sił wsparcia. W związku z czym oblegamy. Tu idziemy też oblegać.
Tu są jeszcze jakieś siły, a natomiast tutaj nie ma sił. Suduri jest praktycznie niebronione, zatem jeżeli Bregost padnie, to Suduri i Longdare zajmę z marszu. O ile mam nadzieję, że jest tutaj przeprawa, bo jeżeli tak, to trzymając armię w jednym z tych miast, jestem w stanie bronić obu. I trzymając armię w Suduri, jestem w stanie zrobić odsiecz, gdyby chcieli mi zrobić wjazd na chatę, gdyby Dunland chciał mi zrobić wjazd na chatę od tej strony, bo tu jest cały czas granica z Dunlandem i jestem w stanie się przebić do tego. Zatem jest bardzo fajnie, jeżeli tutaj jest przejście pomiędzy tymi dwoma miastami. Jeśli tak, to będzie moje, to będzie moje, błyskawicznie. Tą armią to myślę, że będę mógł nawet zajmować to na speedzie. Zresztą połączę sobie tutaj później oddziały, dodam z tych te słabsze przekazy duże do armii pomocniczej. Tutaj są cztery oddziały, więc spoko. Jak tam? Czy w moich włościach się wszędzie buduje wszystko, co ma się budować? Zdaje się, że tak, że budują się te równe budynki dające zadowolenie, kasę i tak dalej. Po prostu na Dunland jest neutralnym względem mnie, tak, ma neutralne nastawienie, nie ma się co ruszać. A, przypomniałem sobie, że miałem wam pokazać, że miałem wrócić okiem na Isengard, że miałem wam pokazać Isengard, co się tam teraz dzieje, czy ta frakcja upadnie, czy nie. Gdzie ta armia Entów? Armia Entów jest chyba koło wzgórza Drewca. Dobra, w takim razie kończymy. Turę, moment, mój dyplomata. Gdzie jest? Gdzie jest mój dyplomata? Powoli kreślę podstawy sojuszu łączącego poszczególne krainy Śródziemia. Tu wszedłem do Królestwa Mrocznej Puszczy, Królestwa Tranduil, Króla Tranduila, więc jest bardzo fajnie. Myślę, że mogę w tym miejscu zakończyć turę. Aby Symal mamy relację, okrom mamy relacje najgorsze z możliwych. Dobra. Zobaczymy, co on zrobi tą armijką. A, czyli ma jakieś siły, które będzie chciał dosłać. Kurwiający koleś. Bo wiem, że mnie będzie chciał tym małym badziewiem zaatakować. Dunland się tu... Dzicy ludzie z Dunlandu się mi tu kręcą, jak smród po gaciach, koło moich granic. Ale póki nie wchodzą mi w szkodę gildia historyków, dodatkowe gildie... Zawsze są fajne, ponieważ ciekawy jestem, czy tutaj jest też tak, że otrzymuję możliwość. Posiadania tego. Odrodzenia starożytnego elfickiego królestwa Lindonu po spełnieniu określonych warunków, czy starożytnego elfickiego królestwa po spełnieniu określonych warunków. Jeśli tak, to bardzo fajnie. Zaraz mój statek będzie płynął po kolejne posiłki, które sobie radośnie zwerbuję, więc... Wysadziłeś posiłki? Wraca z powrotem po kolejną partię. Tak, zgadzam się, lelum po lelum. Srutututu. Ale to już jest cień dawnej potęgi. O, mają tutaj złote zbroje. Nieźle. Ale jak zajmę Suduri i Londdare, to już nie powinni być groźni. Stracą wówczas trzy miasta, trzy prowincje.
Więc już nie powinni być tak niebezpieczni. Dwie tury do poddania się, dołączy kolejna armia, która wpierw skosi to. Badziewie. Tu macie 5 oddziałów, tutaj macie 6 oddziałów i dość sporo rzeczy pobudowanych, więc broń Boże, nie będę wam plądrował tego miasta, ponieważ te rzeczy chcę, by były moimi rzeczami. Perunia, O. what is it you wish to discuss? You hold very well. What else do you have to suggest? This seems there is something else you wish to propose, then. Seems like a most you have another word. Well, that seemed fruitful. Farewell. Aranya? Dobra, to teraz, mój drogi panie, do ludzi z Dale i do Ereboru. Mówią, tędy Herunia. Ta armia nie będzie mogła pomóc, bo jest pod oblężeniem, a tym skoszę spokojnie to. O, mogę tu już werbować od razu, świetnie. A co ile tur mogę werbować? To 17, czyli nieco wolniej, ale nie jest tak źle znowu, więc werbuję sobie ten oddział łuczników, bo mogę. Dobra, zapiszmy sobie grę i skończmy turę. Mamy już praktycznie dwie pełne armie. Wróg jest coraz bardziej spychany i miażdżony, chociaż najpierw musieliśmy przerwać front, odnieść ileś tam zwycięstw, nim możliwe stało się zwycięstwo nad siłami nieprzyjaciół. Dosyła kolejne oddziały, ale teraz to już wygląda tak jak dosyłanie oddziału po oddziale. Z elficką marynarką chcesz zadzierać, ciulu niemyty. Widziałem. Nieładnie. W związku z czym potrzebuje większej floty. Zdecydowanie potrzebuje większej floty. Nam chłoreja otar. O, jedna tura do poddania się, więc mogę to dobić spokojnie, moim zdaniem. Aure entuluva. Mehtaosto. Dobra, ty trzymasz oblężenie, więc ty możesz dobić to. Qualme orquina. Nam chłoreja otar. Elbera. Mehtaosto. A, czyli ja mogę mieć tutaj i balisty, i katapulty. Fajnie, dobra, zbuduję sobie to. Dobra, tutaj kolejne wartościowe budynki się budują. Earendur i Alamva. To jest jeden statek, więc powinien. Elbera. Lanteme. Jakim prawem ja taki Earendur. okręt poniósł porażkę z takim badziewiem? Moim zdaniem to nie miało prawa się stać, ale się stało. Nie wiem, co przelicznik tutaj pokręcił. Może. A, już wiem, co się stało! Szef marynarki się upił przed bitwą. Pijak zatracony. Rum by tylko włopał i włopał. A robić to nie ma komu. Paskudnik. Wredny, wstrętny. Dobra, zapiszmy sobie grę. W takim razie i skończmy tutaj odcinek. Trzymajcie się, do zobaczenia.